Cześć, witajcie moi kochani, ja jestem Krynio i zapraszam was na spotkanie RDR2, czyli Red Dead Redemption 2. Jak pamiętacie, ostatnio zakończyliśmy tu w okolicach Valentine, ale jeszcze dajcie mi sekundkę, jedną rzecz tylko muszę sobie sprawdzić, żeby nie było tutaj dziwnych scen. Pachifuch. Dobra. Dobra, czyli co? Trzeba by było dzisiaj porobić jakieś misyjki. Żurnal, mamy żurnal? Dobra, co mamy w żurnalu? Zmienię rozdział, następna strona, poczytajmy co tu mamy. Czytaj. Tymianek, malina, dobra, czyli rośliny jakieś znalazłem. Krwawnik, marchewka zwyczajna. Nic więcej w żurnalu nie mamy. What the... No dobra, wiele tu nie zapisaliśmy. Przejdźmy do mapy. Tu mam jakiś znak zapytania. Tu jest... No jest trochę, czekajcie, dajmy legendę. Javier, wielebny, wujek. Nieznana osoba. Czyli to jest tak jakby... Dobra, koniu Artura, od czego zaczniemy? Może od tej nieznanej osoby. Kaj ta osoba jest? A, jeszcze gdzie jest moje koniu? Bo zanim pójdę do tej osoby... O, tak widzicie, ja mam tu tylko rewolwer, a ja bym chciał jeszcze mieć szybę. O, je moje koniu. Chodź tu, koniu. Daj mi tutaj... szczylbę. Dobra, zobaczmy, czy ja mogę tą... Nie to. Czy ja mam czym tą... Tak, dawaj, nie pokazuj mi takich rzeczy. Dawaj. Wyczyść. Dobra, bo coś tam miałem fabułki pograne, więc dlatego mi pokazuje, że się nadpisuje, więc wybaczcie za to, że takie dziwne rzeczy... się pojawią czasem. Dobra, broń mam wyczyszczoną. Jakby do pewnego momentu miałem... zejdźmy sobie teraz z konia, idziemy ze szczylbą. A, szczylba została na koniu. Why? Czemu tak? Oddaj mi szczylbę. Nie to. O, teraz mamy. Dobra, czyli muszę zejść. Konie, gdzie jest ta osoba, z którą mam pogadać? The queasy feeling you've been having? Think that's what there's so many O'Driscolls about. Law never seemed to find the bodies in this town. Damnedest thing. Nie, nie z nim mam pogadać. Tu gdzieś ktoś będzie, to może on. Nie ma z nim żadnej interakcji. Może tutaj, z tymi ziemkami. Dobra, czyli to będzie gdzieś dalej. O, o, o! O, chyba z tym gościem muszę pogadać. Coś ty za jeden. Nie, tu, do baru muszę wejść. Ło, padłem razem z drzwiami. It's not bunk, Mr. Calloway, sir. It's history. Ancient history. Done and dusted. The dead Who's your friend there? Gotta keep suffering. Put that in your fucking book, Plato. This is Jim Boy Calloway. The Jim Boy Calloway. Who? The gunslinger. Fastest left-handed draw that ever drew breath. He once killed 14 men in a fight at Lucy Hollow. What are you waiting for? How do you mean? Well, I reckon right now, kill him yourself. I don't want to kill him.
I want to deify him. He's a god. I'm trying to write his biography. How's that going? I think I prefer the duel. Either I'd kill him and be able to be Baltimore's finest ever gunslinger, or he'd kill me and I could be set free from ever having to speak to him again. Well, you're starting to understand something very important. What's that? The joys of gunslinging. It's win-win, freedom or glory. That's brilliant. I'm gonna write that down, if I may. Be my guest. What's your name? I don't have a name. But you are a gunslinger. Not really. I mean, folks who need shooting, I try and shoot in the back. All that other stuff, it's, well, bunk. But you fought duels. Once upon a time, I may have. And you ain't interested in fame? I don't think so. Strange. But you like fortune. I need money, sure. Okay, then forgive me, mister, if I seem a little desperate. I am a little desperate. This book, I've got to make a thing of it, and, well, there's a whole list of gunfighters. Legends, every last one. Emmett Granger. Flacco Hernandez. Billy Midnight. Black Bell. Never heard of them. Maybe you can go and speak to them. Ask them about Calloway. Any of them get uppity, shoot them. I can't believe I just said that, but... You want me to go and find some sad, deluded fools like him, ask if he was the greatest, and then if they get uppity, shoot him? Does sound a lot worse than it did in my head. How much you paying? Well, a lot. Half the proceeds of the book, if you help me get it written. I'll see what I can do. Oh, get photos. Okay. And there are notes on the back of those portraits that should lead you to him. I'll see what I can find out. I imagine we'll be stuck here upon your return. Here or some other flop house. No. Dobra, ciekawe to było. Gościu sobie ubzdurał jakąś historię, chce napisać książkę. I wymyślił sobie, że... Ja mam znaleźć jakichś ziomków, ewentualnie jak będą się stawiać, to mam ich zabić. No dobra, okej, okay, no to jest do przewidzenia. Ale... teksty Artura były też fenomenalne, tak? Ja tu nie był, mnie tu nie było, mnie tu nie ma, ja nie umiem strzelać. W ogóle jestem święty i tak dalej. Nie no, spoko. Zobaczmy, co tutaj jest, bo tu mi się świeci jakiś... A, synek sprzedaje prasę, dobra, synek to no, na razie mnie nie interesuje. Tu jest szeryf jakiś, dobra. Tu jest doktorek, zajrzyjmy do doktorka. Bo u niego powinienem móc... sprzedaj. Co ja ci mogę sprzedać? Marchewkę. To mi do niczego się nie przyda. Co to jest? Malina. Mogę sprzedać malinę. Tymianek nie. Tytoń indiański. To mogę sprzedać. Czałwia mogę sprzedać. To jest właśnie to, że mogę sobie u niego zarobić. Krwawnik. To mi do niczego niepotrzebne, więc sprzedaj. I zostaje mi co? Żeńszeń. O, żeńszeń też mogę sprzedać. A co tam? A żeńszeń tam do jakichś tych będzie później. Ale dobra, mniejsza o to. Coś tam sobie zarobiłem. Ogarniając to. Dobra, teraz co tu mamy? Tu mamy jakąś misyjkę. A, rusznikarza mam zablokowanego czasowo, ale dlaczego? O co tu chodzi? W jakichś konkretnych godzinach, a ja za późno jestem, tak? Czyli, że w nocy niby nie mogę. No dobra. Lećmy, zobaczmy, co tu mnie czeka. Arthur, come here. Come over here. I want you to meet our friends. Pleased to meet you.
Well, ain't you just a tough-as-teak mountain man? Oh, you be quiet, Anastasia. Anyone can tell this one is a pussy cat. Exactly. Yes, he's a pussy cat. Ain't that so, Arthur? Whatever you say. How much you cost, anyway? Well, ain't that a nice way to talk to a lady? Oh, I didn't know I was talking to a lady. Excuse me. Fenomenalny facet, no jakby... You got a fine way with the women, amigo. Yeah, regular dandy and a charmer. Where's Bill? Oh, man. I dread to think about it. Goście czyta w moich myślach. There he is. Watch where you're going. Take it easy, are you about pal? To kiss that guy Take or punch him? Huh? Oh, and we have our answer. Come here, you. Let's just shoot these bastards. Oh, come on. We can handle these fools. Arthur, dawaj go w tryby! Ten się do mnie przywalił. No. Weź go! Podnieś kapelusz, Arthur, to najważniejsze. Oho! Tommy, stay out of this! Come here, you little greaser! No, jeszcze w łeb dostałem jakimś krzesłem. There you go! Javier could use some help, Morgan! No stary, ale weź trochę! Arthur, nie daj się! No co to było? Kurwa, wstawaj! Weźmy przy... O ty chuju! Okno mnie wyrzucił, skurwiel! O ty w serce! Szokuj! Wstawaj, Arthur, wstawaj! Dawaj mu bryja! No weź mu przypieprz, co to za akcja? No nie no, stary, weź go tutaj naprawdę. Jeszcze mam go uderzyć. No dobra, zaraz go zabiję. Nie ma nic innego. Stop! Please! Please! I beg you, stop! Come, sir. You won the fight already. Surely that's enough. What business is it of yours? No business. No business, sir, but please, I beg you. Making new friends again, I see, Arthur. Look who we found sniffing about. Josiah Trelawney. The very same. Well, I thought you'd gone to New York. And miss all this glamour. You must be joking. How are you? Well, quite well indeed. I went to Blackwater looking for you gentlemen. You're not very popular there, it seems. Ah, Javier and Charles, I've missed you. And Bill, looking as well as can be. Gentlemen, always a pleasure. You're right, we ain't too popular in Blackwater. We left a lot of money there.
and young Sean, it seems. Sean, you found him? Yes, I have. He's being held by some bounty hunters, trying to see how much money the government will pay them. I know he's in Blackwater, but there's talk of them moving. Well, if we step foot in Blackwater... Well, then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place, but if he's alive, we gotta try. Yeah, of course. It's you they want, Dutch. Always is. Charles, go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. Well, what about me? Well, exactly. What about you? What does that mean? Oh, Bill, come on. Ale wyglądam, ryja mi obili. Gdzie jest mój, kurwa, kapelusz? Gdzie jest mój kapelusz? To tu się odwaliło, to ja nie wiem, ale dobra. Co ja teraz mam zrobić, to nie wiem, to jest jakiś hotel. Do kogoś mam dołączyć? Czekajcie, pokażcie mi mapę. O rany, ale się tego narobiło. Gdzie to jest na mapie? A oni są w obozie. Kiren, Leopold Strauss, Wielebny, Wujek. Ja jestem, Walentyn. No dobra. Wyglądam jak ostatnie ścierwo. Coś do jedzenia. Jeszcze no coś zjedz. Będzie trochę lepiej. Dobra. Może bym się tak do rana... A ich nie mogę ograbić, czy mogę? Kapelusz zmień. Morda tam! Nie mogę nic zrobić, nie mogę ich ograbić. Dałbyś tutaj jakąś ćwiartkę na rozruch, a tak to co? Ani piwa, ani nic. Dobra. Tu mamy hotel. Więc podejdziemy do niego, zobaczymy. Tu jest wejście, tu jest wejście. Dobra. Good to meet you. Welcome. Hotelu. Wynajmij pokój, zamów kąpiel. Dobra, wynajmij pokój. Got any rooms? Room's all yours. Head on up. I need a bath. That's okay. Can you organize? I got someone warming it up for you already. Just head down the corridor there. Dobra. Idziemy się wykąpiemy, a potem prześpimy. Bo mnie w błocie wytarzali jak jakąś świnię. Co my tu mamy? Wyszoruj głowę. No to szoruj. To szorujesz, stary dole. O tak, ekskluzywną kąpiel. Bardzo poproszę. Good. Now don't you worry about a thing. Hope the water's hot enough. Let me know if I'm scrubbing too hard, okay? Porozmawiaj. My dog Copper used to take baths with me when he was alive. Oh, I'm not sure what to make of that. Life can always be worse. Yes, indeed. So, how are you doing? Good, good. Pani mnie ładnie myje. Number of times I nearly died the past few weeks, you wouldn't believe.
Oh, gosh, you poor thing. So, what do you do for fun? Let's see, there isn't much to do here except count the stars, you know? Dobra ta rozmowa. Dobra, koniec tej kąpieli, bo to... Okay, I don't think I'm gonna get much cleaner than this. Thank you. Okay, maybe we'll cross paths again. Nie postarałaś się, ale dobra, niech ci będzie. Dobra, teraz mam tu wynajęty pokój. Chociaż już mamy ranek w sumie. Dobra. Dalej mam wszystko pozamykane czasowo. Ale dlaczego? Czekajcie, ja sobie zobaczę. Who the hell are you? You better leave right now. Przez co tu pokój wynająłem, kurwa. You're a dead man. You take care. No. You made a big mistake. Ty, przecież ja sobie pokój wynająłem. You think you're tough? Jakiś świadek, coś. No, poszukiwany. Ale czemu mnie tu... To ja może pokój miałem na górze? Ale tu nie widzę pokoju. Na dole mi się świecił tam, co ten gościu był. Nie mogę zagwizdać na konia. Niedobrze. Gdzie jest moje koniu? Poszukiwany jestem, ale to ja im spróbuję uciec, zanim oni mnie znajdą. Dobra, im dam dyla. Poszukiwania w toku. No pory ją dostał i tyle, no. Żadna tam wielka historia. No. No ale pokazywało mi, że tu jest pokój, więc no zapłaciłem za ten pokój. Co ten ziomek tam robił? Był w moim pokoju, dostał pokój i tyle. Dobra, zaraz pewnie wskoczy jakaś grzywna, mam nadzieję, że się poczta odblokuje. Odblokowała się ta poczta, czy nie? Tak, poczta się odblokowała, więc udam się na pocztę. Dobra, raz, dwa na pocztę, opłacimy tą grzywnę. Chociaż nie mam grzywny, ale dobra, zobaczymy. Nie pokazało mi, że mam grzywnę. Zapłać grzywnę, czyli mam coś. Nie mam grzywny. No i pięknie. Wycel, kup bilet na pociąg, zapłać grzywnę, pracownik stacji, czyli nie mam grzywny. Dałem mu po ryju i nie mam grzywny. No to super. To jest git, to mi się już podoba. Co mi tu jeszcze się odblokowało? Lekarz, sklep wielobranżowy, rzeźnik, hotel, rusznikarz. Dobra, a ile ja mam w ogóle kasy? 45 dolków. No to nie mam za dużo. A stajnia mi się odblokowała. Nie, stajnia mi się nie odblokowała. No dobra, teraz muszę wrócić do obozu. Ale zanim ja sobie wrócę do obozu...
O, tu mam sobie rośliny, od razu sobie pozbieram. Nie zjedz, kurde. Nie chodziło o zjedzenie. Zbieraj, podnoś to, bo to tymianek. A? Tak wiem, będę trochę po drodze zbierał expił, bo to najbardziej to mi na mięcie zależy. Ale to będzie moje podstawowe źródło utrzymania na początek. Poza zwierzętami, bo mogę to lekarzowi sprzedać. No i muszę sobie zrobić coś z tym grillem, żeby móc... No. W sensie te... potrawy gotować, nie? Na ognisku, więc nie wiem, muszę zobaczyć, co się z tym da zrobić, ale to z czasem. Co tu jeszcze jest? A, marchewka, dobra, w razie czego mogę karmić marchewką konia. No, polna, bo polna, ale marchewka dla konia, nie? O, właśnie o konia bym sobie zadbał. Wypadałoby, nie? Dobra, zobaczmy, co tam koniu, koniu. Tennessee Walker. Wyczyść nakarm, nakarm koniu. Ja nie mogę zmienić nazwy temu koniu, no ale dobra. Tu jeszcze widzicie, mam trochę tych roślin, to ja sobie je pozbieram od razu, zanim do obozu dojadę. Podnieś i zbadaj zioło. Oregano. No i super. Oregano, tymianek i mięta to są podstawy do przyprawiania mięsa. Za miętą specjalnie nie będę teraz jał. Krwawnik pozbieram, bo on pójdzie na sprzedaż. Malina na sprzedaż. Także zobaczymy, ile tam ewentualnie mogę tego ogarnąć. Dobra, ten gościu mi dał jakiś zielarz jeden. Dobra, to jakieś levele, coś tam mi popija. Tu mam jeszcze tymianek. Cztery rodzaje owoców leśnych. Co tu jest? Kości dinozaurów. To jest ten Jimbo Calloway. Dobra. Zielarz. Króliki zabite z doby skóry królika w idealnym stanie. Owoce leśne. Dobra. Oregano. Dobra, nic więcej nie ma. Okej. Okay. Podnieś tymianek. Chodź tu, koniu, jedziemy. O, coś leży. Co to tu leży na tych torach? Czekajcie, ja sobie to zobaczę, co to tu jest. A to nie. Tu coś biegło. Łops. Fuck. Co to jest? Ręce bez głowy. Tutaj jakaś noga. Oskup, sęp. Ktoś zabił sępa, no to oskup go. Ale co tu się od... Popatrz na moją pracę. No, ktoś nieźle popierdolony tu był. Co to jest? O, fuck. O, ja pierdolę. Aż nie wierzę, dajcie mi... Thank you.
Nie, no nie wierzę, to jest western, a nie jakiś kurwa Zombieland. Co tu tu jest? Sprawdź, ale co? Nie dość, że w oko dostał nożem, to jeszcze w gębie ma jakąś notatkę. A to tylko głowa. Ups. You poor bastard. Przybliż. Nie wiem, co tu jest, jakiś kawałek mapy. Odwróć. Mi. Aha. Czy gdzieś trasa do tego, co to zrobił. Wykelpił jakiś psychopata. No dobra, mniejsza o detale. Gdzie jest moje koniu? Jakiś hororek. Zalatuje jakimś hororkiem, naprawdę. Okay, boy. Skóry w idealnym stanie. Będę musiał znajdować inne takie rzeczy. Nie podoba mi się to. Zwierzątka sobie leżą. Oskuruj. Mnie interesuje skóra i mięso. Bym miał co coś ryć dla siebie. Z tym truchłem nie będę jechał, ale... Bo truchło tylko sprzedam, a ja potrzebuję dla siebie trochę mięsa. Więc tutaj sobie... Od razu po drodze pozbieramy troszkę sarniny. Skóra się gdzieś tam sprzeda. Na pewno nie jest to skóra w idealnym stanie, no ale cóż. Nie chodzi o to, żeby była w idealnym stanie, tylko żeby parę złotych na niej zarobić. Dobra. Czekajcie, ja teraz do obozu muszę się udać. Czyli tutaj. Poleciały, odleciały. No, ptoszka sobie nie uszyliłem. No trudno. Ale mam. Mam przynajmniej skóry. Coś tu mam, tam było też jakieś wyzwanie, żeby coś z konia ubić o skóry królika. Tu jeszcze gdzieś coś leżało. Też królik. Dobra, a Artur będzie skurował. A ja sobie zobaczę. Aha, zabij królika z wierzchowca. Dobra. Ciekawe czy poza tym, że są to jakieś tam wyzwania, czy dostaję jakieś expa dodatkowe za to. Jakieś rośliny w okolicy. Co to jest? O, ostro potraktowałem tego indyka. Ptak. O skóry ptaka. No indyk, mówiłem, że indyka.
A. Zwierzęta, wyposażenie. O Jezu, ile tego tu trzeba pozbierać? 4 strony. Nie no, spoko. Gangi. 1 z 6 znaleziono. Odriscola. Rośliny. Dobra. Zebrane 0, użyte do receptur 2. Nie wiem, o co tu chodzi, ale dobra. To jest jakieś takie kompendium wiedzy. Więc ja nie będę tutaj się zagłębiał. Karty kolekcjonerskie. Dobra, trochę to inaczej wygląda. W online, więc ja tu muszę się po prostu odnaleźć. Wytrzymałość mi wzrosła. No i dobrze. Czyli więcej biegam, coś tam robię. O właśnie, tu F1 mi daje. Zdolności pasywne. Tu nic nie ma. Postęp poziom 5. Aha, szybki bieg czy pływanie zwiększa wytrzymałość. Ogólne. Długo możesz biec, zanim się zmęczysz. Czyli im więcej biegam. No, dobra, spoko. Jest to... czyli muszę więcej robić takich rzeczy właśnie jak zaraz zrobię, czyli bieganie. Koniu biegnie za mną. Tu gdzieś muszę się udać. Coś tu za jeden. It's me. Look what the cat dragged in. Dobra, to ten build, co tą bójkę rozpoczął. A czemu ja... A, wykorzystałem sobie zabójczą precyzję. Co ja mam na nią? Nie, nie. Cygaro. Albo papierosy. Gin. Weź sobie flaszkę czaśni. No i dobrze jest. Dobra. Co my tu mamy? Sporo rzeczy. I od czego tu zacząć? Chodź tu, koniu. Koniu trzeba zadbać. Nie mogę wyczesać, mogę tylko nakarmić. Albo pewnie szczotki nie mam. Muszę do sklepu się udać i pewnie kupić. Poklep. Prowadź. Ja wsiadłeś na konia, mieć poprowadzić. Dobra. Przywiąż konia. Tak, to humanitarnie. Dobra, i zaczniemy po kolei od... Może od tego tutaj, co to jest? Już, zaraz, czekaj. Ja sobie usunę tylko znacznik. Jak go... usunąć. Mam usunięte, tak. Co to jest? No, tu nikogo nie ma, nic nie ma. Usiądź, zagraj w domino. Aha, czyli gramy w domino. To nie gramy na razie. Zaczniemy rozmowę po kolei z każdym. Coś, ty, dwa za jeden. Tylko najpierw jeszcze zanim... nie postępy. Zanim ja z nim wejdę w interakcję. No daj mi torbę, ja bym chciał tu coś zjeść. Jest tu coś do jedzenia? Ej, ludzie. Ja bym chciał coś zeżreć. Co ja w obozie nie mogę sobie z torby skorzystać i zjeść? Weźmy to, sprawdźmy, co to jest. Dobra, zaraz się ogolę. Tu mam jakiś wykrzyknik.
Nic tu się nie dzieje. Tu coś jest. Wspomóż Gun. Daj przedmiot. Co mam z przedmiotów? 3, 1, 5, 10. Dobra. Daj jeden zegarek. Okej. 73 dolce ma gang. Nie ma tutaj nic więcej. Co ty tutaj masz? Masz coś do jedzenia, stary? Coś tu za jeden. Przekaż, R. Co ci mogę przekazać? Przekaż jako zapasy. To zapasy, dobra. I mięso. No dobra, przekażę ci to, co... Sprzedaj na rzecz obozu. Aha, czyli u niego mogę sprzedać na rzecz obozu. Dobra. Not the best quality, I'm afraid. Well done, Mr. Morgan. Czyli konto obozu wzrosło. Dobra. Spoko, tu nic więcej nie mogę zrobić, nie wiedzieć czemu. Dobra, trzeba z nimi wszystkimi pogadać, bo ich tu jest tyle, że... Obłęd. Ja... Nie wiem, o co kaman, ale dobra. Co to jest? Leopold Strauss. Kieran. Jose. Wujek. Spoko. Dobra, gdzie ten Kieran, bo mam do niego najbliżej chyba. Chcę podejdę z nim, pogadam. O kurwa, przywiązali gościa do drzewa. Coś ty za jeden. Speak! Don't cry, boy, speak about your gang. I can't. Boy. Whoa, hold your horses there. It seems the cat has got our friend here's tongue. I was thinking Mr. Williamson could have a word. You ready to talk, boy? I told you, mister. I told all of you. I don't know nothing, okay? They ain't no friends of mine. I just been ridden with them for a while. Horseshit. You see, we heard that part, so how about you tell the truth? That's what you want me to do. Hurt him, so the next time he opens his mouth, it is to tell us what is going on. Who am I kidding? One of O'Driscoll's boys couldn't open his mouth, but he'd tell a lie. Screw it. Let's just have some fun. Geld him. Oh, yeah! What's he doing? Where's he going? Oh, don't worry. You're only balls, boy. Just gonna cause you trouble. You know, in Imperial Rome, eunuchs was among the happiest and most loyal of courtiers. Oh, you're kidding me, right? Of course. You sick bastards! Oh, what do you want from me? Well, you are gonna talk. The only question is now or after we got these little fellas off. Okay, listen. I know where O'Driscoll is holed up. And you're right. He don't like you any more than you like him. He's at Six Point Cabin. I'll take you there. Serious, I don't like him. I mean, I like him even less than I like you, no offense. Oh, none taken. Okay then, partner. Why don't you take a few of us up there right now? I got this, Dutch. Should be fun. All right, you. Come on. Let's go. Gild him. Let's both hope you ain't trying to trick us, O'Driscoll. I ain't no O'Driscoll. You sure as shit was. John, Bill, come here. We got a social call needs making. Where are we heading? We're up into the hills behind Valentine. Well, I'll show you. John, you take this little rattlesnake with you. Any nonsense, kill him. Sure. You're gonna pay your buddies our respects. He taking us to Cole? That's what he says. Come on. I'm taking you to him. Look, I'll give you more directions when we're close. But if I know where we are, the
It's up past Valentine. All right, I'll lead. No dobra, czyli próba rozmowy z którymkolwiek kończy się tym, że... To od razu zaczyna się misja, nie? Nie decyduję o tym, kiedy ją mogę zacząć, tylko po prostu rozmowa. Morgan! You got throwing knives in your saddlebag. Dud said that you might... I was asked to give them, and I'm doing you the further courtesy of telling you about it. Next time you want to give me something, how about you give it to me, instead of hiding it somewhere, hoping the opportunity comes up to mention it. Last goddamn favor I do you. Hey, if I got my bearings, it's over here. Yeah, I know this country. Take this track up through the rocks. How you holding up, John? Fine. Still ain't right, but I'm fine. You damn well should be after all that bed rest. Hey, all right. Abigail wouldn't let me up. You know her. She won't be reasoned with. Well, when you was having a failure of reason and hiding behind your woman, we were getting shot at. And I'd do the same for you if you was in a bad way. I hope so. But I fear you don't know how to help anyone. Except in yourself. You see, O'Driscoll? If this is how he treats his friends, imagine what he does to his enemies. I got an inkling of what you all do to your enemies. When you put those gelding tongs to my parts. Bill, you still got those tongs? I got a knife. Won't be so clean, but it'll do the job. Keep that in your mind, young feller. Right. Nóż do rzucania. Dobra, zobaczymy, może się przydadzą. Nie teraz, ale... Dobra, nie wiem, gdzie on prowadzi nas, ale ja sobie tak na wszelki wypadek już kupuję broń, bo wiem, że tutaj lubi mnie zaskakiwać sytuacja i zastanawiam się tylko dlaczego... You all ain't that different from the O'Driscolls. What did you just say? I've been watching you all these weeks, and, You've been tied to a tree. You don't know nothing about this gang. Yeah, well, I'd say you don't know much about the O'Driscolls. But maybe I know more about you than you know about them. And I know all about them, so... Tell us then. How are we like those mongrel dogs? You're outlawed like them. You're out to survive like them. You live rough. You live hard. Fighting the law. Nature. You're out for yourself. See? This is why you're an O'Driscoll, O'Driscoll. You're out to survive. We're out to live. Free. Colm's a sneak thief and a killer. Dutch is more like a teacher. From where I've been, you just look... Same as all. Then you looked, but you ain't seen. Drop. Nie to chciałem. John, shut that boy up. Enough out of you. What? Dobra, zwykłe jedzenie, weź coś zjedz, po prostu łykowate mięso. We're almost on. Now. A, wiem gdzie jestem. Who knows if this son of a bitch we got with us is talking true, but if it's what he says it is, and Colm O'Driscoll's here, we can end years of fighting. Here and now.
Amen to that. Here, here. Okay, now cut left up here. We go down the hill into the forest. We're going in quiet, taking them out as we find them, trying not to set things off. But if we do, we move quick and hard. We settle this like we know how, okay? With you, Morgan. All right, then. Through the trees here. Gdzie ja kurde jestem? Hey, we're real close. I'd leave your horses the other side of this clearing. I'll get my guns off my horse, and I'm ready. Easy, Bill. Quiet. Ja jestem. This is it. The cabin's just the other side of this hill. Aby przyglądać czerwone oko. Off your horses. Let's go. You gonna get them knives? I said easy. Dobra, łuk mam. Noże do rzucania i strzelbę, tylko żeby to wszystko zostało. Follow me, all right? It ain't far. We must. I shared a horse, but we ain't friends. Remember, I'm watching you every moment. I ain't gonna shop you now. Come on. It'd be suicide. You'll die, boy. But you'll lose your balls first. Jesus Christ. Dobra, zobaczmy, gdzie mnie prowadzą. Biorę łuk, noże do rzucania, ale oczywiście strzelbę mam. To najważniejsze. Cabin's in the clearing down there. There'll be a bunch of fellers hiding out there too. Are these fellers armed? Armed? Drunk? Wary of strangers, yep. And Cormo Driscoll? He'll be holed up in his cabin. Be passed out, booze blind, likely as not. Hey, over there. Someone's coming. So, who's gonna tell him we ain't got nothing for the pot? Oh, let me think. The feller that spooked the game, I reckon. I'm gonna drain it. I'll catch up. No, we ain't gonna fall for that. We're gonna wait so you can tell him yourself. Yeah. If anyone's actually gonna shoot the messenger, it'd be that mean son of a bitch. Mm-hmm, yes, sir. Come on, shake it off. Shh. Come on. What are we doing about the pisser, Morgan? One by the tree. Let's get closer. Sooner we get this over with. Me to take him. Phil, the next two. What's the plan? Moving on the camp. I left our guide up there. He's meek as a little lamb. He better be. Poniósł ich ograbie. Headshota z łuku ładnie dostał. Po cichutku pozbierajmy, co jest do pozbierania. Ale dostał w oko. Od razu strzałę odzyskałem, pięknie. Oddaj strzały, ludku. What are we doing? Cicho tam. Ah!
jump! Run and hide if you know what's good for you. We catch you unawares! Zjedz mi na szybko coś. Die, you drunk idiots! Gdzieś za plecami kogoś mamy. Still here. Hey, he said Cone be in the cabin. I'll check. You look out here. Give it up. O, grab ich. To są zyski dodatkowe. Więc zbieramy z nich co się da. Now, what you stashing in here? Ain't you checking the cabin for Cone? A oni też grabią, więc jeden raz ograbiony już, więcej nie mogę go ograbić. Spoko. Tu jeszcze jest chyba trzech. Chcę być pierwszy, żeby ich ograbić. Zaraz się rozejrzę, co tu jeszcze mogę zabrać po tych wszystkich skrzynkach, zanim pójdę do głównego celu misji. Oby jak najwięcej, w sensie takich wartościowych, żeby na przykład do pasera później pojechał i sprzedał. Dobra. Czy jest tu coś, co warto przeszukać? Co palim okiem? Nic nie ma. Dobra. Tu coś jest, dobra. Właśnie o to chodziło. Zabierz amunicję. Tego mi trzeba. Tu też coś jest. No mówię, po kolei kawa. Tu jest jakaś flaszka. O, tu coś jeszcze jest. Jest spoko, to trzeba najpierw pozbierać. Amunicja. Mięso w puszce. Karta kolekcjonerska. Dobrze, podnieś kartę kolekcjonerską. Czytaj. Karta słynnych rewolwerowców. Dobra, odłóż ją. Jeszcze tu coś jest? Nic więcej nie ma. You said you was looking for coal. I coś jest? Też nie ma. Idziemy dalej. Tu jest powalony wóz. Tutaj coś będzie. Tak. Nie strzelaj, gamoniu. Tu coś jest. Aha, otwarte lekarstwo. Dobra. Sarnina zjedzona. Więcej nie potrzebuję. Poza tym, że muszę się... Tu coś jest. Kokaina do życia. Chyba candy z cukierki. A. Podnieś od bliskola, nie chcę go podnosić. Co tu jest, jabłko weź. Tu jeszcze coś mam na tej beczce. Dobre papierosy, okej. Okay. Przyjrzyj się karcie. Jakiej karcie? Dobra, jakąś kartę podniosłem. Dobra, mniejsza o detale. Tu coś podniosę? Nie, nie podniosę.
Wiórka, wiewiórka. Nie wiem, do czego ona mi się przyda, ale ją podnieś. A, to wiecie, taki zbieracz jestem, wszystko podniosę. Wiewiórka czarna, okej. Okay. Czy są tu jakieś rośliny? Jeszcze jakaś wiórka, wiewiórka uciekła, ale dobra. Teraz trzeba wejść do tej chaty. Czy tu jest jeszcze coś do zbadania? Nie ma. To wchodzimy do chaty. O! You all right? Sure. Thank you. To było dobre. Como Driscoll. He ain't here. You set us up. Come here! What? You set us up. No, I didn't. You did. Como Driscoll ain't here. He was here, I swear. If I was setting you up, I wouldn't have saved your life. It's a good point, Arthur. All right, then, go on. Get out of here. Hey? I won't kill you. No, I didn't set you up. Get lost. Shit, lost. I'm letting you run away. Now, go on. Get out of here. That's as good as killing me. Out there, without you, Como just was gonna lose his mind about this. So? So I'm one of you now. Give me a break. All right, then. But I'm warning you. Oh, hey, I know. Come on, let's get to camp. So you got the cash, then? What cash? Yeah, there's usually some cash. In the chimney. I'll check it. Rest of you boys, get to camp, quick. See, Arthur? I ain't so bad. Hey, Bill. You tell Dutch old Kieran ain't worth killing. Just yet. Right you are. Czyli... Szukaj chata. Gdzie ten pistolet jest? Tutaj ograb. Driscoll podnieść, ja nie chcę Driscolla podnieść. Broń jakaś mogę zmienić. Dobra, nie będę go przenosił, mniejsza o to. Ale w sumie... Ograb szkatułkę. Eliksir zrzęszenia. Oczywiście zabieraj. Wszystko co się da zabrać, to zabieraj. Tu nie ma na to dwóch zdań. Tu jeszcze coś jest. No oczywiście. W każdej chacie. Amunicja, breneki. I breneki. Ciasteczka. Przeszukaj szafkę. Taki zbieracz ze mnie, flaszka. Owoce w puszce, dobra. Flaszek już mam chyba dużo, owoce w puszce się przydadzą. Plik banknotów. O, kasę to tak, kasę to ja lubię. Jeszcze wiszą, dobra. No jakby coś tutaj. To tylko taki folks. Dobra. Co to jest? Zamień? Zamień. Karabin powtarzalny, dubeltówka. Nie chcę zamieniać karabinu powtarzalnego na dubeltówkę. Poszukaj szafkę. Olej z węża. Dobra, weź olej z węża. Strzelba, amunicja, dobra, to wszystko mam, a ten kominek mogę go przeszukać. Nie! Fuck. A gdzie jest mój karabin powtarzalny? Cholera jasna, no weź idź stary, no przytrzymaj tap i co? Co się tu sklinowałem, o co tu chodzi?
Wyczyść, odwróć. Aby wyczyścić, dobra. Oczyszczę tą dubeltówkę, ale ja jej... Dobra, mogę ją dać. Kominek przeszukaj, ale gdzie jest egzamin na tabę? Łuk wyrzucę teraz. Nie chcę tak, kurwa, to jest głupie. To jest durne, weź to zamień na karabin powtarzalny. Zmień łuk, zmień na karabin. Nie strzelaj. A zmień łuk na karabinek powtarzalny. No ale nie mogę. No ale bzdura. Nie wiem, o co tu chodzi. Dobra, przeszukaj ten komin. Ja chcę karabin powtarzalny. At least you got something tucked away. Czemu nie mogę? Nie, kur... Karabin powtarzalny. Zamień go za dubeltówkę, no. No i czemu mi nie chcesz go zamienić? Ja pierdolę. Ale tępe to jest. Ja mogę tą dubeltówkę, kurwa, wyrzucić? Pieniądze, gdzie są pieniądze? Bierz pieniądze, jak są. No jest karabin powtarzalny, no. Tabulator, więcej opcji. Dobra, mniejsza o detale, nie ma. Nie wiem, czemu nie ma tego, co ja chcę. Gdzie jest mój karabin powtarzalny? Siadaj na konia i wroty stąd. Nie wiem, gdzie jest mój karabin powtarzalny i dlaczego ja go nie mam. A teraz mam, dobra, tu mam. A to słabe było. Czekajcie, tu jest gdzieś droga. Mieliśmy się spotkać w obozie. Czyli tu mam jechać. Dobra, najpierw sobie zajadę do Valentine. Żeby było mojego koniu czyścić, pójdę sobie do sklepu wielobranżowego. Dobra, już zniknęło poszukiwanie, więc spoko. Myśleli, że są tacy cwani. Nie wyszły.
I tu na mnie czekali. 200 dolków mam. Come on, this rat don't frighten you. Muszę do ruszlikarza poszedł. You can't be here. Show him who's boss. You don't need to take that. Mam go odblokowanego. Well, new marksman in town. Welcome. Oh, wait. You're that fellow who had to fight with Tommy outside of Smithfield? Wygląda katalog. Pokaż mi, co masz w katalogu. People are still talking about that fight. I ain't. Karabiny powtarzalne. Fair enough. Now there's Tommy. Anyway, how can I help you today? Ten co? Nie mogę go teraz mieć, tylko ten mam. Wszystko poblokowane. Karabin. Springfield. Dobra, to weźmy zmodyfikuj ten co mam. Amunicja jakąś inną poza... Amunicja Express już mogę kupić. Rewolwery. Kup. Pistolet, daj mi do karabinu. Powtarzalny, amunicja Express. Karabin, amunicja Express. Nie mam karabinu, ale kupię. Lekki sztucer. Ulepszona. Bandoliera. No nie mamy coś lepszego, ale dwie bandoliery. Ulepszony pas do broni. Dobra, na razie sobie to odpuszczę. Dobra. Weź mi teraz daj jeszcze raz, chodź tu, nie uciekaj. Zmodyfikuj broń. This will be here when you need it. Dobra, nie będę noża grawerował, bo to jest. Good. Ain't no trace of rust on that as far as I can see. How about you get some new sights for this, huh? To akurat obrzyn jest najmniej istotny dla mnie. Rewolwer. Wyczyść broń. Elementy, chwyt. It's a nice piece and all, but I'd personally add some rifling. Take it or leave it. To nam ma najmniejsze znaczenie. Gwint lufy. Ulepszone gwintowanie, długość. Długa lufa. To wszystko daje do statów. Celownik mechaniczny. Dangerous. Dobra. Rewolwer mamy już ogarnięty. Styl. Rytmakiery. To mi nie bawi. Karabinek powtarzalny, wyczyść broń, elementy, lufa, gwint lufy, ulepszone gwintowanie, celownik mechaniczny. Dobra, to tylko 5 dolców, ale i tak damy optyczny, krótka luneta, kolba, szerokie słoje, daje to coś? Nie, to nic nie daje. Nie ma, nie widzę zmiany, osłona. O, osłonę sobie dam, bo będzie ładnie wyglądała. Dobra. Styl. Metal. Skóra. Dobra. Ryty, nie, ryty mnie nie interesują, grawerunek mnie nie interesuje. Metal mnie nie interesuje. Dobra.
mamy ogarnięte. Dubeltówka, obrzęk, dobra, mam ogarnięte mniej więcej. Teraz ja się udam do sklepu wielobranżowego. To jest dla mnie ważne. Hey. Don't think I've seen you in here before. Gdzie ty masz tutaj? Look around. I have an assortment of hunting bait and tools, if you haven't noticed. Worms and crickets by the front door, and don't miss the scent blocker by the back window. Now, let me just look. Zapasy, remedium, wędkarstwo, pielęgnacja konia. O, właśnie. Otrzeźwiacz dla konia. Czy to mi będzie potrzebne? Dobra. Silne lekarstwo, dwa, silny stymulant. Nie ma szczotki dla konia, ej! Olej do broni, zegarek nie potrzebuje. Kurde, ja chcę prostą. Jedzenie, no. Wędkarstwo, polowanie, tu coś będzie ciekawego. Zapach maskujący, dobra. Being the main store in town, people come to depend on you. Koszule, stroje, dobra, to mnie na razie nie interesuje. Ubrania, pielęgnacja konia, mam remedia, zapasy. Coś z zapasów jeszcze bym sobie takiego jedzenie w puszce, jedzenie. Produkty suszone. Ciastka owsiane. Konia można nakarmić przy okazji. Appreciate it. Dobra, resztę sobie pozbieram. Myślałem, że kupię sobie kotkę dla kunia. Ale najwyraźniej nie dostałem. Dobra. Maybe someday I'm gonna quit Valentine. Probably move out west. Valentine's been a rough kind of town, as long as I can remember. The smell of sheep shit in this town never goes away. Dobra, wszystko co mnie interesowało w tym sklepie to już mam. Narapa. Pytanie czy gdzieś tu znajdę na półce coś takiego, ale pewnie nie znajdę. Kup, zegarek kieszonkowy. Gruszka. Marchew, o! O, 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 marchew kup. Nie gruszka! Nie jabłko, marchew. Czemu on bierze gruszkę? Co za... ciołek. Dobra. Mam jechać do obozu. Tu byłem. Ucznikarza byłem. Tu byłem, w salonie byłem. Koniu się do mnie przejdzie. Wracamy do obozu. Pierwszą misję zrobiłem. Finest meat here. Nowhere else.
justice! We'll be served in this town today! A dobra, nie to. Czekajcie. Jak to jest? Przełącz na lunetę. A, do przodu, dobra. Okej. Okay. Bo zbaraniałem już. Nigdy nie pamiętam z tą lunetą. Jakieś rośliny, coś. Nic nie ma, dobra. Rozeznanie po obozie spowodowało tylko to, że tureszki tego ziomka, co on go tam ciągał. Nie lasso. Easy, easy. Dobra, jakąś tam lunetę mam. Mam nadzieję, że to mi coś pomoże. Easy, easy. Easy now. A dobra, bo już chciałem do tych owiec strzelać, a ten gościu owce pędzi. Co ja tu mam? Kręgowiec, jak się nie mylę. Podnieś. Gryzoń. O! Gryzoń. Kręgowiec amerykański, dokładnie. Podnieś marchewkę. Skubany, ale spierdala. Szybki jest. O, skuruj go. No co za dziad. No szedł jak wściekły, nie? Skórka potrzebna. O, tu jeszcze leży to moje oskurowane wcześniej. Podnieś roślina. Co to za roślina tu jest? A, żeńszyń. Dobra. Dobra, spoko mam. Teraz sobie oskubię indyka. Taki zabity. No jeszcze się nie poderwał do lotu, ale podnieś go. Mogę go skubać? Nie to, to upuść ścierwo. Te ptaki mnie interesują. Oskup. Kruk zwyczajny. No i dobrze, przyleciały. Zawsze to jest jakieś... nie podnieś. O, oskup. Zarabia na piórach. Przyleciały darmo zjady. Teraz przylecą inne. Te młowce bym tam sobie strzelnął. Yep. Wytrzymałeś zabieganie, zbieram, więc sobie pobiegam. Jap, jap. Chodź, jap, jap. To se leży po prostu, czy to jest ten, co ja już wcześniej zabiłem?
Czyli tutaj najlepiej jest zbierać od razu i mięso. O, dobra. Ja sobie pobiegam. On. Arthur, you dumbass. Hope you had a good old time while I've been stuck standing here. Dobra, usuń mi znacznik. Koniu Artura. Koniu Artura. Nakarm koniu Artura. Prowadź. Przywiąż koniu Artura. Nie wsiadaj, bo... Dobra, zejdź koń, niech se stoi. Dobra. Ujaj jajca, idę do Dacza, bo z nim gadałem i... Ten ziomek tu był, czyli tutaj trzeba pogadać. Dobra, pogadajmy z Daczem. Dutch? Okay there, Miss O'Shea? Well, feels like we are finally getting back on our feet. You find a buyer for them bonds we stole? Not yet, but Jose is working on it. When we heading west? Soon? I don't know. Feels like things have changed. The whole world's changed. And they don't want folk like us no more. We're being hunted. We are smarter than them. Only the feeblest of men take jobs in the government. I hope so. Trust Dutch, Mr. Morgan. You have to. They got Micah! Dutch! Arthur! What's going on? They got Micah. He's been arrested for murder. He was in Strawberry. It's okay, and... son. Breathe. They nearly lynched me. They got Micah and the sheriffs in Strawberry. And there's talk of hanging him. Here's open. Arthur. What? The fool brought this on himself. You know my feelings about him, Dutch. You think I can't see past his bluster to the heart inside? He is a fine man. No, I ain't saving that fool. I can't go. My face will be all over West Elizabeth. I am asking. He would do it for you. I don't think he would, but fine, all right. Arthur. You okay, Lenny? Yeah. Of course I'm okay. You don't seem okay. You take that kid into town. Valentine, not Strawberry. Get him drunk. And Arthur, no crazy business. I've given that up. And you get Micah out of that jail. Come on, son. I'll get to it, Dutch. Just can't drop everything. Znowu wszystko na mojej głowie. Uda się do salonu w Valentine. Dobra. No co jest? Koń mi się zbugował, czy co? No wio! Poszedł. Poszły konie po betonie, no. I rode as fast as I could. Didn't stop for nothing. You look like you've been through it. I'm beat. We finally get off that mountain, then this. Micah's Dobra. Got a crazy side off. Micah, co za Micah? Ja się tu nie mogę okręcić, żeby jakiejś misji nie robić. No se z zająca chciałem strzelić. We should stick together, Arthur. So like I was talking about. You worry too much, kid. Just some business to attend to, kid. You know how he is. Yes, I do. He was half soaked before we even got there. Then we ran into some fellas. One of them Micah knew, drank some more. And this is supposed to be a dry town we're in, too.
And then he shoots one of them. I know how that goes. Couldn't even tell you quite how. Happened like the strike of a match. The law was on us fast, too. They was ready to strangle me up there and then. But I got away, just about. You're all right now. We'll take care of it. So you're gonna go get them? I'll come with you. Nah, you leave it to me. For now, let's drink some. Forget about Mikey. It was drink that started all this. We'll just have a couple. Settle you down, then head back, okay? Okay. Now, I should warn you. Me and a couple of the other boys, we got in a bit of a fight last time we was here. What kind of fight? Oh, nothing big. No, we kept it clean. We're all good. If you say so, Arthur. Hey, you look at... Kurwa, przejechał gościa. Zaraz będzie dym jak chuj. Oczywiście ja to częściowo na kamerze filmowej, żeby wiecie, po prostu wygodniej to... Znaczy wygodniej. Lepiej to wygląda, tak? Dlatego korzystam z tej kamery. Bo jak online sobie cisnę, to nie używam tej kamery filmowej, tylko po prostu jadę normalnie, bo mogę decydować o wszystkim. Jest troszeczkę inaczej. Tu się różni sterowanie fabuły od online'u. Troszkę inaczej to wygląda. Dobrze się oladę. Just one or two, right, Arthur? Of course, just a drink. No big drama. Can we get a couple beers, please? You! I don't want no trouble. And you'll get none from me. I was defending myself. Tommy, he's... He'll be fine. Here, have one for yourself. Thank you. Micah seemed to know a lot of people. That was the problem. How you mean? I mean, I done seen a lot of crazy, crazy stuff, but Micah... A lot of crazy, crazy stuff. Will you shut up? Will you shut up? Be quiet, buddy. Oh, there, dullards! My lord, you men is dull. Hey, leave this fool alone. Leave the fool alone? People been leaving me alone for the last 10 years. I'm bored with being left alone. Listen, buddy. You're a charming fellow. One of the best. But me and the kid here, we're trying to talk business, so could you possibly leave us alone? No offense intended. Ain't no pleasing some folk. Itch, itch. Trying to be friendly. Itch, itch. Taki mój charakter, ja tak lubię załagodzić taki, nie od razu w mordę, bo to po co? O, chłopy się dobrze bawią. That's great, partner. Lenny, where are you? Co tu się odpierdoliło? Gdzie ten Lenny? Bank gdzieś na górze jest. No weź się stary przesuń. Hello. Hey, you see my friend anywhere? Sorry, I don't know. Seen that fella I was with? Sorry. No tu jest. Hello, Arthur. Się naćpał czy co? I don't know. Man, why ain't you never married? Lord in heaven. That's the thing, you see, because it... Lenny? Znowu! Lenny!
Pierdolony Houdini! Chyba gdzie on jest? O! Artur już nawalony w trzy dupy. Nobody. I'm talking to nobody. What did you say? What? I said, what did you say? Get lost, buddy. Shut up, mister. Yeah. Shut your mouth, mister. Myślałem, że trzeba będzie mu ryja obić. Kurwa. No dobra, sceka. Gość się nachwał. To i kurwa ledwo widzi, ale sika twardo. Uwielbiam tą grę, kurwa. Nie, fabuła! Po prostu... Wow. Gdzie wylądujemy? Dziś ze świniami w jakiejś oborze, kurwa. Albo w błocie. Coś czuję. O ja pierdolę. Nie no, gdzie on znowu jest? Kurwa mać. Znowu gdzieś na górze? Lenny! Do I look like a Lenny to you? Lenny, where are you hiding now? To on? Nie, to nie on. How many have you had, pal? Gdzie ten Lenny? O rany. A się napierd... Ale ci... Dobre. Gdzie ten Lenny? Lenny! Lenny! A się napierdolił, skubany. Może przed barem gdzieś leży. O, pierdol. Nie wiem, co, gdzie mnie to respi, co mnie to robi, ale... Gdzie ten Lenny? Ja cię zapytajmy barmana, może wie. Lenny, my boy! Lenny? Maybe you should switch to water, my friend. A, to na tej zasadzie. There you are, Lenny. I'm Clyde. You got the wrong fella. Z każdym muszę się przywitać. Lenny? Lenny! What are you talking about? Arthur! Arthur, what are you doing? Gdzie ty byłeś? Good friend to me, Arthur. Ah, się uklali. O. Not you again. I znowu będzie wpierdol. Czemu mam go podtapiać? Spieprza, nie top go. No mówiłem, że ze świniami w błocie wyląduje. O, fuck, stary, nie. There
umiejętności znowu odjebali. No. Obudzi się w areszcie. To taka nasza nowa izba wytrzeźwień. Arthur! You alive, Arthur? I wanna die. Where are we? What did we do? I don't know. Oh, me neither. Yeah. You pair degenerates. There's a fine for drunken violence in this town. You're just lucky no one was killed. Hey, we didn't start a thing. Yes, you did. Well, I don't remember. Either you fools got any money? It's $10 and you're free to walk. Sure. Now, get out of here. I don't want to see you around here anymore. Chłopy się zrelaksowali. Uuu, nie! Pary, nie! O, fuck! Weź się wytrzyj. First one was pretty quiet. Yeah, the first one was pretty quiet. At least it took your mind off goddamn Mikey. Well, that's certainly true. I gotta get out of here. I'm just gonna have a little sit down and feel sorry for myself. Dobra, chwila spokoju, co to jest? Nie da się aresztować, w dupie to! Dobra, wstawaj, ej, ziomek! Twój rdzeń wytrzymałości jest pusty. Dobra, dobra, ale... Nie, no to wstawaj, to nie o to chodzi. Wstań. Nie wytwarzaj, tylko wstań. Weź się po prostu czegoś... Nachlałeś się jak, nie powiem kto. Mulista ryba, zjedz sobie rybę. No, już jest lepiej. Dawaj dalej. Kolejna ryba. No i dobra, jakoś to wygląda. Dobra, co ja tu mam? Na razie wpadłem tutaj tylko na takie, wiecie, gościnne występy. Coraz więcej rzeczy mi się to odblokowuje. Tu mam jakieś fryzjera. Większość rzeczy mam w obozie, ale gdzieś mam jeszcze misję poza. Jose. Gdzie jest? W obozie. Javier. Nie wiem gdzie. Leopold Strauss. Obóz. Majka. Gdzieś tam. Wielebny. Też gdzieś tam. I wujek. Dobra, wracamy do obozu. Gdzie ja mam swój... Przede wszystkim tak. Bronię. Dobra, może tak być. Przedmiot. Ty koń, daj mi mój kapelusz. O, właśnie. Morda tam. Czy mogę u niego sprzedać te pręgowce, te wszystkie, co tam sprzedaj? Mięso, 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 jakieś wiewiórki, to wszystko mogę u niego sprzedać, więc dobra, sprzedam. Zawsze to parę złotych zarobię. Miałem już sporo, ale nie mam. No wydałem na ulepszenie broni. To co jest za dym? Ten dym zawsze coś oznacza, niekoniecznie dobrego. Dobra, pojedziemy sobie w stronę tego dymu. Ale bym prawie pierdol.
We got a long way to go, huh? Idziesz sam pogadać? I asked my boys here if they would help their pa build a new house. Budujecie nowy dom, ale co? I'd teach them a few things, you know. Couldn't hammer a nail to save their lives. Ain't that right, Curtis? Whatever you say, pa. All the best. You too, friend. Nic tu więcej nie mamy. No dobra, trudno. What in holy hell are you doing, boy? Get that back up again right now. No dobra, liczyłem, że coś ogarnę. To jedziemy w takim razie. Czemu nie mam przypisanej broni, skoro już to zrobiłem? Czyli co, muszę zsiąść z konia, przypisać sobie broń, takie cuda na kiju, to mnie po prostu wkurza. Ale dobra, jedziemy do obozu, zobaczymy, co mnie w obozie jeszcze czeka. Not a thing happens round here without an O'Driscoll saying so. Understand me? Consider this a warning. Nie wiem, czy mam was zabić, czy co. Dobra, O'Driscoll. We'll be sure to keep a bullet warm for you. Just listen out for the accents. Bym was zabił z miłą chęcią, ale dobra, odpuszczę sobie to. O, gościu sobie jedzie, piesek koło niego. Ciekawa akcja. Dobra, tutaj sobie pozbieramy. Tak, więc zbierać jestem. Możecie mi to zarzucić, ale nie o to chodzi. Ja wiem, że to mi się przyda. Bo później ten tymianek zamienię na wartościowe mięcho do jedzenia, czyli więcej nie mogę. A zjedz ten tymianek, co on mi da? Tego nie pamiętam. Do czegoś mi da. Tytoń. Tytoń indiański. Nowa odkryta roślina. Dobra, zbieramy. To pójdzie do sprzedania. Lekarz to kupi za fajne pieniądze. To tak na początek, jak nie wiecie, na czym zarabiać, to powiem wam, że warto zbierać te wszystkie rośliny, bo na nich się zarobi u lekarza. W sumie żeńszeń do czegoś się tam przydaje, ale tak ogólnie oregano, tymianek i miętę. Jedzenie owoców przywróci ci... Dobrze, cztery różne muszę chyba, więc mam tylko... mam tylko w tej chwili... malinę. No i żadnego zająca nie zabiłem? Żadnego. Słabe to moje strzelanie, słabe. Tam coś zabiłem, nie wiem co. Zajcew! Nie, królik. Kurde, dziś jakbym słyszał pumę. Nie biorę tego truchła, niech się tutaj zepsuje. O, tam będę. Jeszcze wiewiórka ucieka.
mam wiewiórkę. To są pieniążki. Gdzie ta wiewiórka? A, tu leży, dobra. Podniesiemy wiewiórkę. Wiewiórka szara. Czekasz, a ja mogę sobie przekazać tutaj na rzecz obozu, więc tego indyka podniosę, bo go chyba... Podnieś go. Zanim on się zepsuje. Załaduj na konia. Już konie go muchy latają, ale dobra. Tu gdzieś było coś większego chyba, czy był królik? Podnieś tego królika. Ja sobie to przekażę na rzecz obozu. Będę miał dodatkowe te u tego gościa. Dobra, jedziemy. Gdzie jest ten gościu od jedzenia? Morda tam. A, tutaj trzeba przekazać. Przekaż. No i dobra, przekaż. Przynęta na roślinożercu. Dobra, przekaż to, przekaż. Dobra. No, żarcia mają spoko, sporo. Więc jest git. Co jest? One of the girls saw that friend of yours, Mary Gillis, sniffing about. Mary? Yes. I never liked that woman, Mr. Morgan. Funny business. Dobra. Idź, kobieto, idź. Hello. Przekaż na rzecz gangu. Może oni by coś na moją rzecz przekazali, nie? Przedmiot. No dobra. 10 dolców. Z kim tu jeszcze mogę pogadać? Rzeźnik dostał, czyli w miarę mają... zasoby mają. Tak, jedzenia nie brakuje. Brakuje amunicji i całej reszty. Ze Straussem pogadajmy. Mr. Strauss, you busy, my friend? Pewnie znowu wyjdzie jakaś misja, ale dobra, no pogadajmy z nim. Why? I'll cut you in. Loaning. Already? You know how it is. People is happy to borrow off someone like me, but more enthusiastic paying back to someone like you. Of course. Who are they? Let me see. A Chick Matthews works at Guthrie Farm. He's a hand, I believe. Mr. Roble, the small holder at Painted Sky, runs the operations there, badly. Miss Lily Millet is a ranch maid up at Emerald Ranch. And here was me believing Dutch's bluster about us helping folk. It's legal work, Mr. Morgan. Debtors belong in prison. We are doing them a favor. Aye, I'll make sure they see it in them terms. Put the debts in the deed box and try not to kill them. It's very bad for business. I just miss him so much. Lili Millet, Wróbel, Chuck, Matthews, lista dłużników, oczywiście. Dobra. Odwróć. Odłóż, dobra, lista dłużników.
A to lista dłużników mi teraz skoczyła. Ja muszę ich po... No... Fuck. Wszystkich muszę po kolei teraz ogarnąć. Dobra, wiecie co? Ja bym tutaj coś... O właśnie, jest ognisko. Zobaczył, czy ja mogę coś tu przygotować, czy mam jakieś mięsa. Nalej kawy. No, nalej kawy. Napiłbym się kawy. O, i pięknie staty rosną. Dobra. Czy ja mogę coś jeszcze przy tym ognisku zrobić? Nie, mogę tylko usiąść. Zagraj w domino, to mnie nie interesuje. Jedzenie. Tutaj nic więcej nie zrobię. Co tu jest? Tu nie ma żadnej interakcji. Dobra. Koniu, koniu, moje koniu. Dobra, to udajmy się do tego pana wróbla. Zobaczmy, co on sobą prezentuje i co mi się tutaj zapoda. Przedmioty, koń, ciuchy, maska, nie mogę tego założyć. Dobra. Piękne trafienie. A tam schodź mi. Co tam jest? Koń. Dobra, konia nie chcemy. Tutaj sobie oskurujemy, bo przyda mi się mięso. Gdzie dostanę skórę, mięso. Będzie można zrobić kasę. I porozę przy okazji zebrałem. Gdzie ta puma? To, żebyś się męczyło, zwierzątko. Ja potrzebuję mięsko i skórę. A pewnie będę się nad tobą pastwił. A to robię tylko dla potrzeb moich, żeby zdobyć tutaj jakieś zasoby. You're all right, boy. Hold on.
To jest z tą precyzją. Dobra, postęp. Okej, przez różne te poziomy wszystkie mogę sobie to upgrade'ować. Co tu za ziomek jest? Okej, gdzie on jest? Tu jest. O, skuruj. Kolejny królik. Dobra, zbierz tytoń. A zobacz, czy będą grzybki. Zobaczmy, czy tu będą inne rzeczy. Krwawniki, to jest normalne, ja tu szukam grzybków. Ten pozbiera, ile wlezie, tyle wlezie. Ale tu były swego czasu grzyby, właśnie tu są. Pod grzybek. W online to się przydaje, bo można specjalne receptury robić. W sensie potrawki. To jest specjalna potrawka Clipsa, czy jakoś tak to się nazywa. Naprawdę zachęcam was do online. A oczywiście fabułkę, nie wiem, ja sobie robię fabułę dlatego, że online mam już swoje pograne, ale na tą chwilę, kiedy ja liczyłem, że online mi coś dołoży, czyli Rockstar coś zrobi, no to odświeżyli starego kotleta. Dlatego postanowiłem się podzielić z wami fabułą, żeby nie było. Bo online ja bardzo lubię w kooperacji, to już całkiem fajnie. Tak zaczynałem też z córką, która miała tylko online, wykupiony wtedy za naprawdę śmieszne złotóweczki jej kupiłem. Online, bo wiedziałem, że fabuły nie będzie grała. I tak razem po kolei szliśmy przez wszystkie etapy wspólnie, więc myślę, że jak się uda, to na pewno też pojawią się z badań. Mięta. Mamy miętę. To o co mi chodziło. No, mięta polna. Także na pewno myślę, czasem jakieś odcinki się pojawią i z online, że sobie z Manią pogramy. Także myślę, że będzie fajnie. Tu jest chyba jeszcze mięta. Szczur. To ty nie szczur. To wygląda jak szczur, ale co to jest? Gryzę, to jest pewnie jakiś piżmowiec. Piżmak. O, nie piżmowiec, a piżmak. Proszę. Skórka się przyda.
O, dobra, zjedz. Do czego mięta mi da? Do tego. To zaraz się sprawdzę, co mi daje. A do oregano albo tymianek da. Także zaraz sobie to sprawdzę. Pam param pam pam. Tymianek. Dobra. Rzęsień. Krwawnik. Oregano. Nic nie daje z tych roślin do... No to niedobrze. To muszę sobie zrobić inaczej. Nie tak. Zjedz coś. Weź te gruszki, opierdziel. Gruszki nic nie daje. Ostatnia sarnina. Dobra, czyli teraz trzeba po prostu rozbić. O, jeszcze widzę sarninę. Nie obchodzicie mnie. Ja tu muszę sobie ten. Stróże prawa, nie będę z nimi gadał. Nie szukam zadymy. Ognie święte. Dobra, weź teraz rozbij obóz, przedmioty. Gdzieś coś pobliżu. Co tu się dzieje? Tu się nic nie dzieje. Ja pierdzielę. Już nic tu się nie dzieje. Nikt nic nie widział. Ja też nic nie widziałem. Zjadłbym coś. No, mogę sobie flaszkę wypić. Dobra, tutaj jakiś gościu się wyrgnął. O, konia wróciło. Gościa nie ma. Więc spoko. Gościa gdzieś zwiało tam. Mniejsza o to. Dobra, jedziemy. Trzeba ogarnąć tą zagadkę. Co tu jest? I myślę, że to będzie jedną z ostatnich. No okej. Tą stodę pamiętam, idę zobaczyć, czy tu nie ma jakichś fantów. Jak nie ma, jak są. To jest jakiś kunik, ale kunik mnie nie interesuje. Testka owsiane.
Są pewnie jakieś otrzeźwiacze i stymulanty dla konia. Stymulant, otrzeźwiacz. O, to zawsze tu było. Co my tu mamy? Stymulant. Karta kolekcjonerska. Podnieś kartę. Czytaj. Dobra. Karta koni 3. Nie będę tego przebijał. Dobra, widzicie co tu jest? Odłóż. Wszystko mam, co by mi się tu mogło przydać. No, koń by mi się przydał, nie? Dobra, wniknijmy z powrotem tym oknem. Co tu jest? O, jakaś skrzyneczka. Co my tu mamy? Sprawdź. Kasia, Kasia? Powiedz, że Kasia. Zabierz rewolwer, amunicja. No to nie jest Kasia, no. Konik mam. Coś jeszcze? Rum z guaramy. Zbieraj ten rum, dobra. Tonik, spoko. Coś jeszcze? Nic to więcej na razie nie widzę. Dobra. Wchodzimy do chałupy. Grzecznie zapukamy. O, dzień dobry, panie Wróbel. Co pan robi w moim domu? O, Polak! Po jakiemu ty spikasz? Nie no. Przepraszam, co pan robi w moim domu? O, fuck. Polak. Dobre. Polski język. Polska języka być dobra. Tylko Artur tego nie rozumieć. Co? Przepraszam, nie rozumiem. Nie rozumiesz, co ja do ciebie gadam po polsku? Dobra. Gadaj. Speak English? Me, Silesia. Yeah, good for you. Upper Silesia. I'm here for money. You borrow from a German man? Aha, German. Mein Herr, sprechen das this the Kaiserreich. I don't speak German neither. I'm here for money. Money. That you borrowed from Leopold Strauss. Polak pożyczył kasę od Niemca? Leopold Strauss. A ściąga to Amerykanie. Dobre. So it's time to pay. Where is it? Well, no, have nothing. It's very bad winter. We've all had a bad winter, pal. Where is it? Oh, no. No, nie, nie. Dobra, zagroźmy ci, bo bym ci mordę obił, ale że czuję, to żeby nie było, że jestem... Tak naprawdę, no to jeżeli chodzi o ściąganie długów, to jestem drastyczny pod tym względem, bo nie lubię sam mieć długów i nie lubię, jak ktoś ma wobec mnie długi, więc od razu by dostał po mordzie ode mnie, ale podejdźmy dyplomatycznie, tak? No, w zasadzie zagroźmy mu tylko. Potrzebuję trochę czasu, znajdę ci pieniądze. Kłamiesz! Kłamiesz! Stop! Już nie mam siły! No! No, nie! 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 Dawaj kasę! No, 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 no! Please, no! No, have money, but I have this. It's good. It's valuable. Is Warszawa, yes. Co z Warszawy masz? Okay. I have anything in here. Co on tu ma cennego? Dawaj, Artur, sprawdźmy, co on tu ma po kolei. Yes. Antyczny zegarek, to jest niby z Warszawy. Very valuable, good. Not good yet. Papierosy, dobra.
To nie jest nic celnego. No, no, no. Yes, 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 yes. Ale tu nic nie ma, no to co? Co jest, 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 jak tu nic nie ma? Idziemy do kolejnej szafki. Kurde, bym chciał z pieniądze. No ale tak jest, nie znasz języka. Polska języka być trudna. Okay, that should about cover things. Co powinno pokryć koszty? Co to powiadasz za niestworzone rzeczy? Jeszcze tu jest szafa. Ja muszę tam do pokoju Sablos. Nie ma, bierzemy więcej. Procent jeszcze. Ta, srebrny. O, proszę, biżuteria. Idź precz. Jestem zrujnowany. I będziesz. Procenty. Co ty myślałeś, że Ameryka to co za darmo je? Nie ma tak dobrze. No. Prymityw. Owszem. Ja być prymityw. Gdzie mnie to prowadzi? Do Straussa? Tak, do Straussa. Więc wrócimy do Straussa. Teraz gdzie on jest? Tutaj. Przekaż do obozu. A, to tutaj. No, prymitywie. Ja mi powiedział, ty ciulu, ty. Ja tu masz szczęście, że cię nie zabiłem, ani ci ryja nie obiłem. Grzeczny byłem. A ty mnie tu od prymitywu? O, ty chamie. Ja tu tak grzecznie wobec ciebie, a ty mnie tak na bezczelnego. No nie, 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 tak się nie będziemy bawić. Dobra, jadę, sprzedam te skóry do Valentine. Zobaczę, co jeszcze ma... Fuck. Skąd to się tu wzięło? Czemu to jest nieoskurowane? Podnieś tego jelenia. Nie wiem, czemu on tu leży. Ale dobra. A to na rzecz obozu oddamy. Jelenia. Dobra. Będzie przynajmniej żorcie. Nie wiem, co się stało, że ten jeleń tu leżał, ale skoro leżał. No za dużo dzisiaj nie zrobiłem. Ale i tak wydaje mi się, że dość sporo. Nie zmuszaj mi, żebym do ciebie strzelał. Ktoś... Yo! Najpierw muszę tu na rzecz obozu. Co to? It's cologne. It's liquor. It's cologne from Cologne, Germany. Oh, I just had a few nips, Arthur. I'm not drunk. I'm just happy. You know, you ought to try sometime. Drinking? Happiness. Try happiness. Just a little. Huh? Dobra, tu oddam jakieś długi, użyj księgi rachunkowej, o! Księga rachunkowa. Zobaczmy, co jest w księdze rachunkowej, coś nowego. Gotówka, Karen, okulary do czytania, Artur, 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 Artur.
Sadi, skóra świni. O, ale 70 dolków. 70 centów, 70 centów. Kosztowności w rubla. 39 zł, zegarek kieszonkowy. Artur, skóra królika. No pięknie, budżet obozu 133. Następna strona. Medykamenty. 24. Zwiększa maksymalność zapasów. Dodaj olej z węża do przywracania zabójczej oraz serum do przywracania wytrzymałości. Kup to. Dobra, zaraz se tu wezmę. Pięknie. How did you get on, Herr Morgan? Called in on the small holder, Robel. Didn't even speak English. Good, very good. My pleasure. Well, if it's pleasure you're after, there is one other. This farmer preacher fellow I met in Valentine, Mr. Downs. The opinionated little do-gooder? Yeah, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. There's no need to thank me. Like you said, it's pleasure I'm after. He's more slippery than he seems. I've tried being polite. Don't take any nonsense. Nonsense? Me? If he doesn't have the money, beat him. Well, I usually do. I know. I know. O, jaki żarcie tu jest. Mogę coś zjeść? Tak. Potrawka, weź potrawkę. Dawaj. No zjedz, oczywiście, no potrawka to potrawka. Dobra, tutaj się ten krzyżyk pojawił. Co? Wytwarzaj ulepszono co? Wytwarzaj ulepszenia. If you could give me some leather working tools, torba. I'll make some rugs and blankets and the like out of these hides you're bringing in. Okay, leave it with me. Okay, coś tu muszę kwatera Artura. Dywan, ho. Kwatera Johna. Kuchnia polowa. No dobra, ognisko zwiadowcze, coś tam trochę tu się tego porobiło. Ale bardziej na razie mnie interesuje to. Olej z węża, lekarstwo. A coś mogę zabrać? Przestań do mnie gadać! Weź spadaj! Co za typ? Weź idź, człowieku, ja tu próbuję coś zrobić, a ty mi dupę zawracasz, no. Gin. Serum. Coś tu dostałem, gin. Silne serum. Dobra. Ktoś tu poprawia zabójczą precyzję, ale dobra, gdzie jest ta kniga? Bo ja tu chcę dokończyć pewne rzeczy. Pokaż mi tą księgę rachunkową. Dalej, 40 dolców, toniki dobre, broń, lepsza oferta do karabinów powtarzalnych, kup. I znowu tam pójdę, nie, dajcie mi, żebym ja tam nie szedł na razie. Dobra.
Zakończ następną ukryć przez poprzednią stronę. Noże do rzucania oraz amunicję. Nie mam na to. Na to nie mam, na kury nie mam, na to nie mam. Dobra, bo to jest z zasobów obozu, więc spoko. I tak jest nie najgorzej. Dobra, moi drodzy. I tak oto w obozie. Wydaje mi się, że dzisiaj zakończymy. Arthur Morgan coś tam zrobił, jakieś długi ściągnął. We are gonna be great. Faith, my son. Faith. Dobra, faith, ty wiara. Wydaje mi się, że i tak troszkę zrobiliśmy. Na pewno z tą fabułą nie będę zapierdzielał za bardzo do przodu. Wydaje mi się, że w miarę fajnie to się rozwija. Widzicie, zadań jest od cholery jeszcze trochę. Dla mnie jest ok. Myślę, że było fajnie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Z Arturem spotkamy się za tydzień. I pamiętajcie. Łapka w górę, subik, sekcja komentarzy jest oczywiście dla was. Nie zapominajcie, komentujcie, co byście chcieli zrobić, gdzie, jak, co. Ja oczywiście to czytam na bieżąco, także zapraszam na kolejne spotkanie, jak również na inne serie. Za dzisiaj wielkie dzięki i do następnego. Trzymajcie się, cześć!